Wieczorem bardzo rano w Chicago, bo jest chyba 8 rano dopiero tutaj, zaraz po wyjściu ze studia. Pierwsze wrażenia, innego typu audycja telewizyjna niż chyba jesteś przyzwyczajony, czy na ludzie? Jasne, tylko za bardzo nie wszystko rozumiałem, nie lubię takich rzeczy jak nie rozumiem i wolałbym po polsku, tak to lubię takie telewizyjne programy. Muszę się ciebie pytać, co to znaczy i takie różne, więc na pewno dodatkowo mnie motywuje do nauki angielskiego, uczę się cały czas, coraz lepiej jest, no ale wiadomo. Na pewno fajnie, bo to nakręca walkę, widać po Majku, że pewny siebie, ja jestem pewny siebie, będzie na pewno zajebista walka. A w pewnym momencie zaszokowałeś jednego z takich szokujących radiowych tych jockeyów, jakim jest Menko Miller, tym stwierdzeniem, że pojechałbyś po nim jak po świni. A zaraz po audycji powiedział, że rzadko się zdarza, żeby za nim mówił, ale tym razem za nim mówił, ale i tak w pewnym momencie powstrzymywałeś nerwy na wodzy. No, bo tam coś pokazywał. Ale z małpą. Z małpą, tak, ale mniejsza z tym. To jest jego show, to jest jego program. Ja tam jestem gościem. Szkoda tylko, że w tym wszystkim tak mało było tam Andrzeja Fofagy, bo to jest jego walka, on ma walkę wieczoru i zobaczyłem go po prostu, ma walkę wieczoru, zobaczyliśmy go tak naprawdę przez chwilę i szkoda, bo to on jest bohaterem tego wieczoru. Tak naprawdę we dwójkę jesteśmy Polakami, szkoda, że tak mało to wyszło, no ale to już nie ja to organizowałem. Tak? Przyleciałeś na 48 godzin praktycznie do Chicago. Wyrzucają nas, bo okazuje się, że musimy przejść na... Ale damy sobie radę. Nie wiem, czy Artur, krótki sparing z tym panem tutaj, nie, czy... No, przestań. Czy nie, na luzie. No to przenosimy się na spokojnie, nie ma żadnego problemu. Ale kontynuując, powiedz mi, jak to wyglądało, wyglądała ta podróż. Wszystko ok, te 48 okay. Godzin, to jest tak, o to chodziło? Tak, dokładnie, 8-9 godzin. 9 godzin lecieliśmy. Wszystko jest super. Całą drogę praktycznie czytałem Sycylijczyka. Już prawie skończyłem. Najlepsza książka, jaką czytam ostatnio. Mario Puzo, także fajnie. Jestem mega zadowolony. Stąd nas nie wygonią, więc możemy spokojnie rozmawiać. Boksersko, a pierwsze spotkanie od czasu twojej walki z Mike'em Molo w UIC Pavilion. Moim zdaniem, ale twoje zdanie jest akurat ważniejsze, moim zdaniem on dzisiaj wygląda lepiej niż kiedy walczył z tobą, fizycznie. Pierwsze wrażenie. Jasne, że waży około 240 funtów, powiedziałbym. To jest ile kilo? Nie wiem dokładnie, ale mniej niż ważył, kiedy walczył z tobą. Jasne, że tak. Na pewno wie, nad czym musi pracować, wie wszystko, ja wiem wszystko o nim. Moim zdaniem takie walki są potrzebne. To jest walka, która sprawdzi mnie i jego, jak to z nas będzie na rewanż, jakie wnioski wyciągnie z pojedynku. Powiem wam szczerze, że udziela mi się już tam te emocje do walki. Dzisiaj te face to face, już czułem taką agresję z jego i z mojej strony i tam mi dużo brakowało, żeby się zapaliło z iskry, także fajnie. No, ja potrzebuję być zły na kogoś, potrzebuję być wkurzony. Majka szanuję, bo jest wojownikiem, ja takich ludzi szanuję, wojowników. Ale w walce damy naprawdę świetne widowisko. Na pewno tak, bo zarówno promotorzy, jak i tutejsi, jak i ESPN, jak również dziennikarze, którzy znają się na boksie, czekają na tą walkę dosyć... czekają z utęsknieniem, może przesadziłem z utęsknieniem, ale są zainteresowani przebiegiem. Dan Rafael z ESPN-u, z którym miałem okazję rozmawiać podczas walki Golovkina, doskonale wiedział, że walczycie. Zastanawia się nawet, czy nie przylecieć do Chicago. Steve Kim z Mac Boxing na pewno przyleci, także jedno jest pewne, oprawa twojej walki, jeśli chodzi o dziennikarzy, będzie wielka. Czy ty w pełni sobie zdajesz sprawę, co dla ciebie ta walka oznacza na przyszłość? Właśnie to, co mnie najbardziej cieszy. Jestem mega zmotywowany. Wiem, że są prowadzone różne rozmowy z telewizjami w Ameryce. Mieliśmy nawet jechać, ale pojedziemy prawdopodobnie, jak przyjadę tutaj, bo się nie złożyliśmy. Jak przyjadę tutaj drugi raz, pojedziemy na rozmowy z telewizją. Jeszcze nie będę zgadzał jaką, bo mamy do wyboru. A w jakim mieście? Nie, w New Yorku, tak, to wiecie, tak. Także zobaczymy. No, chciałbym bardzo się pokazać Amerykanom. Czuję, że jestem inny niż wszyscy, barwnym pięściarzem, który naprawdę będzie pierwszym polskim mistrzem świata i w ogóle taka gala na stadionie, tak jak ostatnio walczył Sonny Liston, jest to bardzo historyczna sprawa dla nas, dla mnie zapisze się w historii i sam ten pojedynek od początku, ile emocji budził,
ludzi teraz, więc na pewno damy dobre widowisko, bo i ja, i Mike jesteśmy wojownikami i czy ten padnie, czy ten padnie, czy ten będzie miał rozwalony, to na pewno, jeżeli tylko nikomu się nie stanie żadna krzywda, to będzie walczył, bo tak już mamy, więc takie walki są zawsze najlepsze. I wierzę w tym razem, że będzie wojna i tylko ja jestem pewny, że to będzie jednostronna wojna, aczkolwiek mówię, to jest boks i wszystko się tam może wydarzyć. Czekam z niecierpliwością na 16 sierpnia. Pytanie taktyczne, ale bardzo ważne, jeśli walczy się w Chicago na otwartym stadionie w sierpniu. W sierpniu zdarza się, że w Chicago jest 38 stopni Celsjusza i 95% wilgotności, czyli przekładając na normalny język bokserski, po 2 minutach na takim ringu, przy takiej wilgotności szczególnie, nogi wysiadają pierwsze. Czy zamierzacie przygotowywać się tutaj w Stanach Zjednoczonych? Czy zamierzasz przyjechać wcześniej? Mike Molo wyjeżdża na prawie 5 tygodni do Miami. Jutro wylatuje do Miami. Jaki jest plan? Czy Zakopane wystarczy? Na pewno przyjeżdżam tutaj 9 dni wcześniej. Czy wystarczy, to się okaże. Na pewno będę zaklimatyzowany w pełni. Walczyłem już raz kiedyś, może nie w takiej wilgotności, na pewno to już kibice z Chicago pisali mi, żebym się zaklimatyzował, żebym przyjechał, zobaczył, bo to jest całkiem inny wysiłek na takim stadionie. No ale co, no, tak samo Mike przecież nie jest z żelaza, tak samo jest człowiekiem, więc będziemy na tych samych warunkach i zadecyduje, kto będzie lepiej zmotywowany psychicznie, przygotowany, to wszystko. Ja wreszcie odpocząłem sobie po ciężkich treningach. Ja cały czas przygotowywałem się do walki. Co z tego, że na przykład Zbijenko nie wyszło, że w pierwszej rundzie, ale cały ten kemp, te przygotowania, sparring-partnerzy po 10 rund, po takie ciężkie przygotowania, więc ja miałem prawo być zmęczony. Teraz sobie odpocząłem, naprawdę dzisiaj nie jestem głodny boksu, tym bardziej potrzebowałem takiej konferencji, coś takiego, bo już łapię, oha, ty zaraz masz walkę, ty się ogarnij, a nie na przykład jedzenie jakichś tam różnych rzeczy, bo zawsze z tego słynąłem, że potrafiłem zjeść naprawdę jak dobry lew. Czyli ekstra motywacja, na pewno poza względem promocyjnym, który jest oczywiście bardzo ważny dla każdego z pięściarzy, zobaczenie Mike'a Molo na żywo, nie na zdjęciach, nie na jakieś wideo. Parę słów żeście powiedzieli, ale później był uścisk dłoni prezesa, parę rzeczy usiłowałeś wytłumaczyć, szczególnie jeśli chodzi o to, co Mike mówił dotyczące kto kogo pierwszy sfaulował. To dla ciebie ważna rzecz. Dokładnie, bo ja go nie sfaulowałem, uderzył mi głową, przez co sobie rozciął łuk wiowy. Później już czasami rozciął, może gdzieś tam było za drugim razem, gdzieś tam łokciem przy tym. To nie przeczę tego, tak, ale pierwsze rozcięcie to było, uderzył mnie głową, zeszedł nisko głową i rozciął sobie o moje czoło. No niestety, można gdybać przed walką, po walce najważniejszy jest efekt końcowy i to będzie 16 sierpnia dla nas bardzo ważne. Ja jestem pewny swego, na pewno mówię, damy dobrą walkę i niech będzie przygotowany jak najlepiej może, bo naprawdę niech się szykuje na lawinę ciosu, bo mówię, z Minto boksowałem, to jest mój kolega, naprawdę chodziliśmy, spędzaliśmy razem ze sobą czas jak był w Polsce i tak dziwnie to wszystko wyglądało. Nie lubię boksować z kimś, z kim jestem kolegą. Tak naprawdę ja się z nim tu przytulałem, tu gadałem, przed walką siedzieliśmy, gadaliśmy, takie to ja potrzebuję być zły na kogoś. Mike też taki będzie, widać w jego oczach, że jest wkurzony, że jest wojownikiem, dlatego dla mnie to się liczy. Z Arturem Szpilką pierwsze dzisiejsze spotkanie, jeszcze parę rzeczy przed tobą, konferencja prasowa za 7-8 godzin, później White Sox kontra Baltimore Orioles, baseball. Dziękuję, Artur, i do zobaczenia za kilka godzin już na stadionie White Sox. Dzięki, cześć.